Pamiętamy ostatnie też zachowania Lewandowskiego, nawet meczu, nie, gdzie tam niektórzy mieli pretensje, że on tam nie pomaga, tylko ma pretensje, że tam ktoś do niego dogra. Mówisz o tym sparingowym meczu ostatnim, tak? No to wiesz, o sparingowym towarzyskim, wiesz, no, ciężko powiedzieć, nie, no wiesz, jedni powiedzą, to, ale ważny mecz, nie, ale że on tam wymachuje, tak, że nie, że tu, że ci nie wychodzą na pozycję i tak dalej, wiesz, dzisiaj w takim meczu, gdzie i też się zgadzam z tobą, że kapitan drużyny, lepszy piłkarz świata, dostaje gonga, tak zwanego, znaczy gonga, pozytywnego gonga na 1-1, początek drugiej połowy. On bierze to w tą piłkę, w gardło przegryza, dawać drugą, teraz jedziemy z nimi, frajerami, Słowakami, starymi, bo biednymi i tyle, jedziemy z nimi. Jestem Lewandowski, niech się boją teraz, bo do tej pory nic nie zrobiłem. No tutaj, no chodził taka... Cipka Lewandowski. No, Wojtuś, spokojnie. No nie, no taka rzeczywistość, no taki mecz, wiesz, ja wymagam od najlepszego piłkarza na świecie troszeczkę takiej, wiesz, agresywności, pokazania się, bo jeżeli nie od niego, to kto ma to poprowadzić? Wiemy, że Zieliński już nie. Wiemy, że większość zawodników nie. I nagle dochodzimy do tego, że ten Lewandowski, jako kapitan reprezentacji, on potrafi z Islandią, w meczu z Islandią, potrafi machać w kierunku zawodników, bo mu nie dogrywają, bo by tam chętnie C3, 4 strzelił, bo w składzie przeczytał Islandczyków, którzy pasą owce. Nie zna ich żadnych, bo rezerwami. Młodzież przyjechał, to on by se strzelił 3-4. Niestety, nie może, no trudno. To on sobie tego... No nie, dzisiaj. Mhm. To jest dzisiaj mecz dla Lewandowskiego. Mówimy o największych piłkarzach na świecie, znaczy się mówią, że na największych imprezach grają największy futbol. Tak. Niestety Lewandowski gra.